Cześć! Dzisiaj jakoś tak nietypowo, bo wystając z głowy jelonka rogacza, a w odcinku mam dla Was... Po tym jakże emocjonującym początku, mam dla Was jak zawsze garść informacji teoretycznych. Racje żywnościowe są to zwykle zestawy żywności wystarczające dla jednej osoby na 24 godziny. Najprościej podzielić je na racje żywnościowe wojskowe oraz survivalowo-turystyczne. Charakteryzują się one przede wszystkim tym, że pomimo swoich małych gabarytów mają w sobie bardzo dużą wartość energetyczną, to znaczy po prostu mają dużo kalorii. Są bardzo trwałe, można je przechowywać przez kilka lub kilkanaście lat bez lodówki, a ich początków można upatrywać w trakcie wojen napoleońskich. Na początku XIX wieku poszukiwano szybkiej, prostej i taniej metody konserwacji żywności. W 1809 roku pan Nicholas Appert wymyślił metodę konserwacji żywności w słoikach, jednak ze względu na dużą wagę i nietrwałość szkła bardzo szybko się tłukły. Następnie wprowadzono w 1810 roku puszki metalowe, jednak był problem, ponieważ nie istniały jeszcze wtedy otwieracze do konserw, które pojawiły się w 1858 roku, więc zazwyczaj żołnierze musieli radzić sobie bagnetami. Należy jeszcze dodać, że cywilne racje żywnościowe bardzo często są dostarczane do miejsc objętych klęskami żywiołowymi. Racja żywnościowa, którą Wam dziś pokażę, nazywa się NRGM. Jest to racja survivalowa, będąca młodszym bratem racji NRG5. Charakteryzuje się długim terminem przydatności do spożycia, bo aż 10 lat. Znajduje się w małym poręcznym i wodoszczelnym opakowaniu. W środku znajdują się 4 batoniki, każdy spakowany oddzielnie. Są mocno sprasowane, ale kruche. Racja ta waży 250 gram i ma 1150 kalorii. W składzie znajdziemy prażoną pszenicę, olej palmowy, cukier, soję oraz ekstrakt słodowy. Nie zawiera produktów odzwierzęcych. W tej serii racji żywnościowych występuje również racja o nazwie F100 Compri, stosowany w przypadkach głębokiego niedożywienia u dzieci i dorosłych, oraz racja Transocean, używana na morzach lub oceanach. Cześć, tu profesor Friki. Kobieta w wieku lat 30 i wadze około 60 kg potrzebuje dziennie 2000 kalorii. Natomiast mężczyzna w tym samym wieku i wadze około 80 kg potrzebuje dziennie 3000 kalorii. Jak nie trudno się domyśleć, ta racja żywnościowa, którą dzisiaj omawiamy, wystarczy kobiecie na pół dnia, natomiast mężczyźnie na 1/3. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaki tryb życia się prowadzi, ponieważ wiadomo, górnik potrzebuje dużo więcej kalorii, a księgowa zdecydowanie mniej. Koniec już z teorią w tym odcinku. Czas w końcu spróbować tą rację żywnościową. No jestem ciekaw. Przede wszystkim najpierw sprawdźmy zapach. No, pachnie średnio, takim roślinnym tłuszczem połączonym z takim słodkawym zapachem. Wiem, pachnie bardzo podobnie jak zanętana ryby. Nie wiem, jeżeli zdarzyło Wam się być kiedykolwiek i wąchać zanętana ryby, to pachnie bardzo, bardzo podobnie. Sprawdźmy zatem, jak smakuje. Jest bardzo sypkie. Momentalnie rozpada się w ustach na taki proszek. O kurde. No nie ukrywam. Miałem wrażenie, że będzie smakowało dokładnie tak jak pachnie. Ale smakuje jak takie naprawdę bardzo, bardzo dobre ciastka owsiane. Jest bardzo przyjemnie słodkie. Plus tak na koniec wyczuwam tutaj taki smak bułki tartej. Pewnie dlatego, że zarówno bułki, chleb, jak i to są wykonane w większości z pszenicy, więc myślę, że stąd ten smak. Naprawdę total. Ciasteczka owsiane, pyszne, babcine. Wow. Mam nadzieję, że jeżeli Wy będziecie mieli okazję spróbować tej racji żywnościowej, będzie Wam smakowała tak jak mnie. Jej dużą zaletą jest na pewno to, że jest mała, poręczna, wodoodporna, no i jej cena nie jest zbyt wygórowana, ponieważ można ją dostać na znanym polskim portalu aukcyjnym za około 20-23 zł. Także polecam spróbować, zabrać ze sobą na survival, na pewno będziecie zadowoleni. Dzisiaj testowanej racji żywnościowej z przyjemnością przyznaję 9 freaky foodów. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Zapraszam Was również na mojego Facebooka,
A jeżeli chcielibyście mi coś wysłać, tutaj macie adres. Dzięki i do zobaczenia!